Tak jak w Białobrzegach, tak i w Legionowie, te czerwone kartki no troszeczkę wam komplikują, jeżeli chodzi o sprawę grania, spotkania, chociaż z Pilicą się udało i 2-1 wygraliście. Tutaj niestety zabrakło tego szczęścia w 90 minucie. No i przeciwnik wam strzela tą bramkę, która zapewnia im 3 punkty. Trenerze, podsumowanie tego spotkania. No to na pewno, jak się gra jednego mniej, utrudnia w dwóch aspektach realizację planu. Na pewno w tym taktycznym, no bo musimy przekonstruować ustawienie i w tym motorycznym, bo trzeba za jednego zawodnika jeszcze więcej biegać i to jest ta trudność. W poprzedniej kolejce tą trudność przezwyciężyliśmy, bo wygraliśmy spotkanie, tutaj się nie udało. Straciliśmy i to jest chyba najgorsze w 90 minucie i może ta bramka taka też, gdyby to była Stadiony Świata, to pewnie byłoby inaczej, że to jest bramka taka między nogami przeszła, to takie trochę rozczarowanie jeszcze. I szkoda chłopaków, bo się bardzo dużo napracowali i wydaje mi się, że w znacznej części meczu mieli kontrolę nad tym, co się dzieje. Realizowali te założenia w defensywie, które sobie przyjęliśmy przed meczem. Natomiast no wynik, a to jest najważniejsze, nie jest taki, jak chcieliśmy. No właśnie, co dalej na kolejne spotkanie, bo ponieważ sędziowie dzisiaj też kartkowali. Rozumiem, że to nie powoduje zawirowań w kadrze i to ustawienie i ten skład będzie optymalny, jak najlepszy. Mam nadzieję, że będziemy, jeśli zdrowie też pozwoli, że będziemy mogli zawsze korzystać ze wszystkich zawodników, chociaż jest to oczywiście niemożliwe. A do każdego meczu będziemy się przygotowywali na pewno bardzo skrupulatnie, tak jak i do tego spotkania. Dziękuję. Dziękuję.